jestem wielkim, wielkim krytykiem tych wszystkich działań podejmowanych w ciągu ostatniego półtora rocza, których celem było wepchnięcie Polski w wojnę ukraińską. Jestem krytykiem tego typu postępowania. Uważam, że jest coś bardzo niezdrowego w sytuacji, w której jednym głosem mówią do Polaków i Gazeta Wyborcza, i Gazeta Polska. To powinni się polscy patrioci dobrze zastanowić, kto im tutaj i czego i czy dobrze na pewno życzy, skoro nagle jeden wspólny front, prawda, w takiej sprawie.